Cześć ja jestem Technokrata, witam w kolejnym Game Newsie i dzisiaj potężne przecieki z GTA. 6. Co prawda nie było mnie troszeczkę, miałem zajęty poprzedni tydzień i nie udało mi się nagrywać game newsów. Kiedy tutaj 2 czy 3 dni temu, no, dwa dni temu pojawiały się takie potężne przecieki, nawet jeden z widzów podesłał mi ten przeciek y, jako mm, dokument. Ja pewnie sam go sobie jeszcze poprzeglądam. Na razie nie miałem czasu, jako dokument w Google Docsach. 100 stronic y, takiego materiału dla marketingu. Wiecie, jeżeli by to wyciekło 100 stron kodu, 100 stron jakichś takich ogólnych rzeczy, to jeszcze pewnie nie dałoby się z tego tak wiele wyciągnąć? Natomiast jak wyciekają materiały marketingowe, no to już można z tego wyciągnąć ogrom. I no troszeczkę tak jak się spodziewaliśmy. Budżet w ogóle, budżet kosmiczny pół miliarda dolarów. Zresztą no nie jest taki kosmiczny, bo chyba podobna cena została, podobna kwota została wydana na piątkę ma zostać zapowiedziane jesienią tego roku. I to już troszeczkę się spodziewaliśmy. Ja już w poprzednich przeciekach odnośnie GTA 6 właśnie o tym mówiłem, że prawdopodobnie w tym roku o tym usłyszymy. No a premiera też, tak jak już było mówione, 2024. Ja mówiłem 2023-2024, bo tak wstępne przecieki mówiły, nawet do 2025. Natomiast tutaj jest, że końcówka 2024 roku. Gdzie będzie się działo? to właśnie nie wiemy też w jakim, jakim czas, czasie okresie zostanie tutaj rozegrana akcja, natomiast mogą to być czasy Y City. No i tutaj między innymi miasta jakie będziemy mieli, no to Stan Liberty i oczywiście miasto Y City nie wiem jak to się czyta, Kansera i koton Move? Tak, Pawełniana góra, tak? Cotonou. No, i prolog rozegra się w Ameryce Południowej. Jest on związany z jedną z postaci, Ricardo, który jest przemytnikiem, nie, który jest policjantem służb specjalnych, kolumbijskich, tak? Tak, kolumbijski agent specjalny, która się wciela się w przemytnika w YCT. No, prawdopodobnie wnika do tego półświatka, żeby go w jakiś sposób rozpracować. Z nim będzie związana bohaterka, bo będzie mieli trzy grywalne postacie. Bohaterką będzie Rose, Rose, przepraszam, Rose, która zakocha się w Ricardo. Więc dość spłycona historia pani Rose, a szkoda. Eee, miejmy nadzieję, że ją w grze bardziej rozbudują. Eee, no i jeszcze jedna osoba, czyli Casey i Casey będzie związany z Little Jacobem z GTA 4 jakoś historycznie. Będą się pewnie przywijać jakieś postacie ogólnie z serii, więc, więc całkiem ciekawie to może wyglądać. No, 75 godzin wątek fabularny ma dostarczyć, ale oczywiście ja tutaj podejrzewam, że bardzo, 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 bardzo mocno. Nastawiałem się rok na wątek y, online i tak naprawdę 75 godzin to jest dużo, to jest bardzo dużo jak na standardy dzisiejszego e, dzisiejszych gier e, fabularnych, single playerowych e, ktoś z was powie, panie, co to jest? Ja wiem, ja się zgadzam. Ja jakby, jakby jak pamiętam czasy Baldura, pamiętam The Elder Scrolls, y, nawet Wiedźmin miał dużo tego. Jakby tego jest cała masa, czy morowin, czy tak dalej, tam można było w tych grach spędzać dużo więcej czasu, ale generalnie podejrzewam, że w tym też będzie dużo więcej czasu do spędzenia. To jest główny wątek fabularny: 75 godzin. Główny. Nie wiem, czy są tu liczone misje poboczne, ale jeżeli nie, to to, to jest potężny. Potężny moloch do grania, no bo w Wiedźminie główny wątek fabularny spokojnie da się pyknąć szybciej niż w 75 godzin, dużo szybciej. Znaczy, oczywiście, nie mówię tutaj o speedranowaniu, tylko o normalnym graniu. Natomiast jeżeli tutaj ten główny wątek będzie trwał 75 godzin i do tego będą misje poboczne, to naprawdę będzie można w tej grze spędzić masę czasu. I w sumie by to było całkiem logiczne, bo na przykład Rockstar się nie wprowadziliby elementu online, zresztą w przypadku piątki też tak to było, że GTA Online zadebiutowało później, sporo później po single playerowym wątku. No i tutaj pewnie będzie podobnie, czyli wiecie. Pokazujemy grę, dużo godzin jest, czyli rok czasu mają gracze, żeby się nią nasycić, przesycić, a potem proponujemy im wersję online i znowu wracają do naszej gry. I ci, co nie kupili, kupują albo kupują drugi raz, więc powiem Wam szczerze, no bardzo fajny, znaczy bardzo fajny, bardzo strwany plan, i tak to moim zdaniem będzie wyglądało, że no po prostu będą, będzie. Z, z rok czasu między premierą podstawowego GTA a właśnie. GTA Online Poczytam te przecieki Jeżeli wy macie jeszcze jakoś z tych przecieków Jakieś info to piszcie w komentarzach Jeżeli macie jakieś info z internetu Czy sami czytaliście tą Tą, tą, tą księgę przecieków i, e, I wyłapaliście tam coś ciekawego Piszcie w komentarzach Koniecznie co tam jeszcze takiego istotnego Dla samej gry i fabuły jest O czym można byłoby tutaj pogadać Z chęcią poczytam w komentarzach Dlatego czekam Czekam na nie. No i cóż, widzimy się w kolejnym filmie, który już w środę. Nie będę dzisiejszego odcinka przedłużał. Wszystko, co wiem, powiedziałem. Teraz czekam na Wasze odpowiedzi w komentarzach. Zostawcie suba, łapkę w górę. Bardzo Wam za to dziękuję, że subskrybujecie, łapujecie i komentujecie. A z Wami widzę się w środę. Miłego dnia, wieczoru, nocy i do zobaczenia. Cześć.